Żniwa u Dzika, żniwa u Andrzeja, przyczepy jeszcze puste, ale zaraz się zapełnią. Dodatkowo zobaczymy się też na gospodarstwie u Grzegorza, oprowadzę go po jego gospodarstwie. Więc zapraszamy na dzisiejszy odcinek, komentujcie, subskrybujcie, dzwoneczki, włączajcie. Początki u Andrzeja nie były zbyt ciekawe, bardzo słabe analizy gleby, słabe pH, mało składników, no i oczywiście piaszczyste, słabe ziemie. Sprawdźmy, co w tym sezonie udało nam się wspólnie wypracować. Andrzej, to co, porównując ten Twój sezon na własną rękę i ten, który już zrobiliśmy wspólnie, jak go porównujesz? Trochę zmian było? Ogrom zmian. To jest po prostu ogrom zmian. I to nie są zmiany tylko na polu, to są zmiany także w moim myśleniu, bo jest całkiem teraz inne podejście, całkiem inne myślenie. Już widzę sezon, który planuję teraz do przodu, że już sobie myślę, jak ja mogłem to robić takie głupie błędy, tak? No ja mam właśnie nadzieję, że tutaj Ty się nauczyłeś tego, że każdy szczegół jest bardzo ważny, że nie może tak być. Część zrobisz dobrze, część nie i jakoś to będzie. To naprawdę trzeba cały czas chodzić na pole, sprawdzać, pilnować i dopiero wtedy to się wszystko udaje. Nie. Tutaj... Analizy, po pierwsze, sprawdziliśmy u Ciebie, później oczywiście wapno, całe nawożenie pod te analizy konkretnie, to co masz w polu trzeba by było uzupełniać. Wybór odmiany, też bardzo ważna sprawa. No i na końcu już podczas sezonu pełna ochrona. Tak, tutaj była pełna mobilizacja, eksperci przyjeżdżali, obserwowaliśmy, reagowaliśmy na wszystkie sytuacje, które się działy, więc myślę, że tutaj oprawa była bardzo dobrze prowadzona. Ja mam nadzieję, że zbiorniki są zasypane do pełna. Jestem bardzo ciekawy, co to w ogóle u Ciebie wyjdzie, ile tego zboża będzie z hektara i czy było, jest lepiej niż poprzednio. Mam nadzieję, że wszystko, co skosimy, w moich magazynach się nie zmieści. Andrzej, na pewno, na pewno. Możemy chyba iść sprawdzić. Przesmarujmy żubra. Tak. Lubi czarny. Lubi pić. Polecam. Nakosiłeś. Nakosiłem. Pod sam dach. Pod sam dach. Są agrorewolucje, trzeba sypać. Powiadaj, co z tej tary wyszło. Z tary wyszło około 5-5200. Średnia taka cały czas gdzieś tutaj w tych okolicach się kształtowała. Więc jest lepiej niż w tamtym roku. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Agrorewolucje tutaj mocno pomogły. Zmieniło się myślenie, więc jest okej. Czyli widać, że jeszcze walka trwa. Walka trwa. To nie jest jeden sezon, tak jak rozmawialiśmy na ten temat. No. Jest dobrze, jest bardzo fajnie. Czy jest na pewno lepiej? Jest lepiej. Lepiej niż było. Tak, jest lepiej niż było. Teraz po prostu trzeba walczyć dalej. Cały kolejny rok. Czyli porównując do poprzedniego sezonu, jest lepiej. To bardzo dobra droga, bardzo dobre początki. Nie zapominając o tym, że wszystko, co teraz prowadziliśmy podczas sezonu, wszystkie nawozy, no będą jeszcze sukcesywnie gdzieś tam procentować w kolejnych latach, prawda? To nie jest tak, że wszystko zadziała w pierwszym roku, więc podstawy masz do tego, żeby w kolejnym zrobić wyzwanie 9 ton tara z hektara. No i
To jest mój cel, teraz będziemy sypać. I już w przyszłym roku będziemy sypać. Przyjeżdżamy jeszcze raz z wizytą do Andrzeja. Ledwo co skończyliśmy żniwa, a już Andrzej w opryskiwaczu już tutaj działa, przygotowuje pole pod kolejną uprawę. Zwalcza tutaj chwasty, stosuje Halvetic. Chwasty, które gdyby się je zostawiło w takim stanie, chwasty wieloletnie, ale też inne zielone, mogłyby oczywiście zagłuszyć docelową roślinę, zabierać wodę, składniki. Dlatego tak ważne, żeby przygotować tutaj pole, ściernisko do kolejnego sezonu. Cześć Andrzej. Dzisiaj przyjechałem Cię oprowadzić po Twoim gospodarstwie. No i pięknie, podejrzewam, że dużo wiesz z moich odcinków. Tak. Dosyć częstych. Bardzo lubię oglądać. Tak już po prostu się przyzwyczaiłem do tego, że bardzo dużo wiem i widzę. No, ale budowa, nowa budowa. Tak. Jak byśmy pojechali? Tam do końca drogi i w prawo jakieś 2 km. No proszę, Andrzej wszystko wie. Tak. Mniej więcej już tutaj kojarzę te tereny. Mógłbym tu już przyjechać powoli bez GPS-a. Przyjechałem tutaj, więc no wiedziałem, dawaj, gdzie oprowadzaj. Możemy jechać. Zatem chodźmy, pokażę Ci Twoje gospodarstwo. No, Grzegorz, tam jest Kuba, którego ja znam, a on mnie nie zna. Nie wiem w ogóle, czy mogę po imieniu mu mówić. Kuba się tutaj dosyć często pojawia, więc tak. Tak, więc ja Kubę znam, Kuba mnie pewnie nie, ale już teraz zna, bo już mnie widzi. Dzień dobry, panie Kuba. Andrzej. Andrzej jestem. A za nami MDW, w którym podobno już działa klima. Tak, jest lepiej. Nie wiem, czy to tak na 100%, ale jest naprawdę dobrze. Już tak jest. Już nie będzie sauny. Chłodzi. Już nie będzie sauny latem. Tak. W tamtym roku miałeś darmową saunę na polu. No, tam temperatura podchodziła pod 40 stopni. No, Grzegorz, tutaj jest Twoja hala. Tak. Ale powiem Ci szczerze, że na filmie wyglądała większa. Naprawdę. Poważnie? Poważnie. Myślałem, że może nie jeszcze raz tyle, ale że jest troszkę ona większa. Jak jest pusta, to tak jest. Ale miejsca jest sporo. Naprawdę. JCB, czyli szerszeń. Tak, tak szerszeń. Zwane. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. Dzisiaj nie będzie nic o JCB. No i co? Standardowo. Tak jak z kombajnem. Jeszcze nie mam hali gotowej. No. A zamiatałeś już. Raz zamiatałem. Ale pocieszę Cię, bo znowu John Deere myślałem, że jest mniejszy. Tak? A jest duży. Jest duży, no. No. Ogólnie fajnie wygląda, ten ma taką bryłę jeszcze taką starą, mi się podobają te starsze wersje. Tutaj troszeczkę starsza część maszyn widzę, tak. Ale stara nie znaczy, że zła. Ta 60, niech Cię to nie zmyli, ona nie jest podczepiona do tego rozsiewacza. Ale w pierwszym momencie naprawdę myślałem, że ona to podniesie. Nie. Chciałem Cię zapytać, czy ona to na pewno podniesie? Na pustko oczywiście. Starsze sprzęty, tu oczywiście jakiś taki agregacik, niedawno remontowany. Akcja renowacja I moje założenie, że w końcu wezmę ten kawałek pola i zrobię na tych starych sprzętach uprawę od A do Z. Natomiast znaleźć ten czas na to, to jest masakra teraz. Głębosz. Głębosz. Z tamtego roku, nówka, tak? Tak. I jak się sprawuje? Bo wiem, bardzo dobrze, Andrzej, bardzo dobrze. Dość w końcu na niego... taka maszyna i faktycznie powiem Ci to, co robiłem sobie testy plonowe. Jest w górę. Jest lepiej. Jest dużo lepiej. Tutaj kolejna Amazonka. Tak. Fajna maszyna. Ile lat już masz? Czwarty rok czy trzeci? Czwarty rok. I nawet się farba nie zdarła. No. To porządnie jest chyba zrobione, co? No, porządnie. Gruba stal. No fajne. Wytrzymałe. No jest trochę tego. Powiem Ci, że na moje gospodarstwo, to co mam gdzieś tutaj, tą całą resztę, to wiesz, to... Można powiedzieć, że tutaj te Amazonki, co brałem, to pierwsze nowe maszyny, które brałem do gospodarstwa. A wszystko inne, w tamtą stronę, to były używki. Zawsze były używki. I to wbrew pozorom nie jest takie złe, te używki kupywać, bo one częściej się psują, ale no, umówmy się, no, opłacalno nie kosztują tyle. Także patrząc na moje gospodarstwo i na sprzęty, które mam u siebie, no to ja mógłbym spokojnie zrobić, nie patrząc na kombajn, to może mógłby być problem mały. Ale takie 300 hektarów do obrobienia to jest spokojnie. Ja proponuję, żebyś mnie teraz zabrał do mojego nowego domu.
Zapraszam. Podobno wiesz gdzie to. Zaprowadzę cię tam. I to nie fake. Andrzej prowadzi mnie do mojego nowego domu. Nigdy tu nie był, a wie. No Grzegorz, chyba jesteśmy, chyba się nie pomyliłem, co? Bardzo dobrze trafiliśmy. Bardzo dobrze trafiliśmy. No ci powiem. Nie wiem czy za miesiąc, czy za dwa, no. Nie wiem czy w przyszłym roku, w przyszłym może. Się uda wprowadzisz. Się, ale to. Nie mam takich planów, że muszę. Przyjadę na kawę, jak już będzie. O, powiem, to ja lepszą imprezę zrobię. Andrzej, żniwa już za nami, ale my z tego miejsca zapraszamy do chłopaków. Kukurydza, buraki, dopingujcie im. I widzimy się już na samym podsumowaniu. Całego sezonu, na który już Was teraz zapraszamy. Do zobaczenia, cześć. Cześć. Żniwa u Andrzeja zakończone, a teraz czas, żeby skosić pszenicę u dzika. Dziku, dzisiaj będziemy mieli tak naprawdę nasze drugie żniwa. W ubiegłym roku byłem u Ciebie, kiedy rozpoczynaliśmy agroewolucję. Dzisiaj będziemy zbierali jej owoc. Przypomnij nam, jak wygląda sprawa z pszenicą. Na jakim stanowisku była posiana, po czym, kiedy ją sialiśmy? Pszenica była siana po buraku cukrowym. Kopane były, pamiętam, 14 października, więc chyba jakoś sialiśmy ją około 17, 3 dni to nam zajęło, zanim zaoraliśmy i zasialiśmy. No rok był jaki był, zimy najpierw nie było, później była, trochę mroźna, później wiosna, z kolei mokra, ale też nie za ciepła, jak to pamiętacie. No kwiecień bardzo zimny, maj bardzo zimny. No ale co, troszeczkę w czerwcu nam tych opadów zabrakło jednak, nie? Bo jak byliśmy ostatnio, już było widać, że ta pszenica powoli siada. Ale też zasialiśmy szybką odmianę, więc tutaj mimo, że ten zasiew pszenicy na jesieni był późniejszy, ona tak naprawdę dochodzi z innymi pszenicami, które są siane w terminie w okolicy, nie? Dokładnie. Właśnie to była pszenica Bataja, która niby tolerowała opóźnione terminy siewu, ale ona... No w specyfikacji było mówione, że właśnie sprawdza się na stanowiskach po buraku cukrowym. No zobaczymy, tak naprawdę to dzisiaj. No dzisiaj kombajn pokaże owoc naszej ciężkiej pracy. Słomę z pszenicy tniemy, zostawiamy ją na polu, żeby tutaj tworzyć jak najwięcej masy organicznej, żeby ten kompleks glebowy był po prostu powiększany. Jeśli chodzi o słomę, tutaj nie ma możliwości w ogóle jej sprzedaży. W momencie, kiedy nie mamy możliwości prowadzenia obornika czy stosowania gnojowicy na polach, po prostu im więcej tej słomy zostawimy w tej glebie, to dla nas lepiej. Żeby ona tutaj się dobrze rozłożyła, zastosujemy Bactin słomę zgodnie z zaleceniami naszych programowych ekspertów i będzie ona w następnych dniach tutaj wymieszana z glebą i pole powoli będzie przygotowane do następnej uprawy. Pierwsze partie pszenicy oddane, tak naprawdę została nam jedna partia, która przyjedzie dopiero jutro, więc wyniku jeszcze ostatecznego nie znamy. Mamy pierwsze parametry, wysokie białko 15,2, wilgotność tutaj jest 12, opadanie 308, więc wszystkie parametry są w normie. Tutaj białko jest bardzo wysokie, więc to cieszy. Jeśli chodzi o wynik, myślę, że omówimy go u mnie, bo zapraszam Ciebie na moje gospodarstwo. W następnym tygodniu, jeżeli będziesz miał czas, pokażę tam jakieś alternatywne. No, może jeszcze żniwa, zobaczymy jak to się ułoży, zobaczymy kiedy będziesz miał czas tak naprawdę, nie wiem, w przyszłym tygodniu jakiś dzień znajdziesz? No zobaczymy, no przede wszystkim pogoda, no i ty, a z miłą chęcią zluknę na gospodarstwo profesjonalisty, jak to wygląda no, u prawdziwego profesjonalisty, a nie. Duże słowa, ale chętnie Ci pokażę jakieś tam alternatywy uprawy na takie właśnie lżejsze ziemie, więc co, wynik zostawiamy jeszcze jako niewiadomą i widzimy się na u mnie. Niespodzianka.
dla widzów. Dzięki wielkie. Niech obstawiają, co? W komentarzach jaki wynik. Miłego. No, na razie. Tu jest taka pierwsza moja działka kawalerska, którą kupiłem tutaj za swoje pieniądze już. No tutaj mamy szóstą klasę, taki piach, który naprawdę... No ja miałem problem nawet przez przyczepami tutaj wyjechać tak naprawdę ze zbożem, jak w ubiegłym roku mieliśmy i dwa lata temu. No i ten słonecznik, on na tych piaskach się udaje. No wiadomo, że jakby nie padało w ogóle, to tego słonecznika też by nie było. Ale patrząc na to, co tutaj było w ubiegłych latach i patrząc tak naprawdę na jakie pustynie odrośnie, no zresztą widziałeś, jak wchodziliśmy, no to co? Tutaj nawet jak będzie 1,5 tony tego słonecznika, przy tych minimalnych kosztach, myślę, że i tak to pozwoli zarobić, nie? Tutaj mamy takie małe urządzenie, stację pogodową. Dzięki temu tak naprawdę ja, będąc w domu, albo tak naprawdę w każdym miejscu w Polsce i za granicą, nie mam tylko dostęp do internetu, wiem, jakie są tutaj warunki, jakie są opady, jaka jest temperatura, stopień zbliżenia liścia. Tak naprawdę daje też nam raporty, jeśli chodzi o gradację szkodników, o możliwe występowanie chorób. Więc dzięki tym danym tak naprawdę możemy szybciej decydować o tym, czy wykonać zabieg na polu, czy na przykład go odłożyć w czasie. No i co, tak naprawdę tutaj na tym piasku ta kukurydza sobie daje radę, ale mówię, tutaj kurczę jest jeszcze więcej opadów, a tam kilka kilometrów dalej, no niestety tych opadów już brakowało. No ale co, tak naprawdę wynik zobaczymy w plonie, jeszcze na koniec tak naprawdę. Kombajn jest. Dziku, gospodarstwo zobaczyłeś, trochę upraw zobaczyłeś, teraz chciałbym pokazać Ci kawałek Cekstyna. Na zwiedzanie. Tak, trochę pozwiedzamy, czyli miejscowość, w której się urodziłem, w której się wychowałem i w której tak naprawdę myślę, że będę mieszkał przez następne lata. No nie jest to wioska duża, mamy około 4000. Prawie jak miasteczko, a nie wioska. Nie, to jest tak, wiesz, gmina ma ponad 4000 ludzi, ale sam Cekstyn około 2000. No jest to taka głównie miejscowość turystyczna. I chciałbym Ci takie ciekawe miejsce, chociażby tutaj koło jeziora pokazać. Dzisiaj dziewczyny nie wziąłeś, ale może następnym razem. Pierwsze lata, jak tutaj były imprezy, to muzykę było u nas słychać bez otwierania okna. Co Ci, dziko, nałożyć? Myślę, że sam się obsłużę, nie musisz mi we wszystkim dobrze pomagać. Wybór. Słuchaj, a jeśli chodzi o pomaganie, jak w końcu wyszła ta pszenica? Bo jak od Ciebie ostatnio odjeżdżałem, to jeszcze mieliśmy ten transport do odstawy. No suma summarum, po podliczeniu tej pszenicy wyszło niecałe 5 ton z hektara. Mhm. Niecałe 5 ton, myślę, że jest to wynik bardzo dobry, patrząc na klasę gleby, 4B i 5 klasa. No i tutaj przede wszystkim brak opadów w czerwcu. Dodatkowo jeszcze te upały powyżej 30 stopni, więc myślę, że wynik jest naprawdę tutaj dobry jak na ten rok. Tak, jestem zadowolony z tego wyniku. Przede wszystkim patrząc na sumę opadów, która była w czerwcu, praktycznie na poziomie tam 5-10 litrów, gdzie pszenica w tym momencie nalewała ziarno, bo sam widziałeś, że tych, no brakło jej wody tak naprawdę, bo od samego początku zapowiadało się bardzo fajnie. Ale to była siła wyższa, na co tak naprawdę nie mieliśmy wpływu. No i przede wszystkim patrząc na ceny, bo jednak te ceny pszenicy są o wiele wyższe niż w ubiegłym roku, więc tutaj myślę, że ona pozwoli zarobić. No, też tak uważam, że cena się idzie do góry, zobaczymy na jakim poziomie się zatrzyma, no bo w tamtym roku jednak sprzedając w czerwcu, no to też najgorzej na tym nie wyszedłem. Zobaczymy, co ten rok pokaże. No a teraz tak naprawdę mamy wyższą cenę niż w czerwcu. Tak. Ale... Taki fenomen, jeśli chodzi o ceny żniwne, nie? Tylko wiadomo, jak to jest w rolnictwie, ruletka, czy sprzedać teraz, czy poczekać i zdrożeje, czy stanieje. No ale dobra, o pieniądzach pogadamy jeszcze później. Smacznego. A również. Dziękuję.
W jednym z odcinków mieliśmy wyzwania i pytania i też mieliście dać nam wyzwania w komentarzach. I tych propozycji było naprawdę dużo. Wśród nich gotowanie. Mamy nadzieję, że będzie smakowało. Mam nadzieję, że nikt nie umrze. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest takim wariatem jak my, macie z boku przepis. Nie jest on jakoś zbytnio skomplikowany, więc myślę, że każdemu się uda. Można powiedzieć, że to jest taka tania wersja kotleta schabowego. Jak ci już nie stać na schabowego, to kupujesz cukinię. Dobre. Cukinia w bułce? Polecam. I tym oto sposobem dopłynęliśmy do końca odcinka, a kto dopłynął razem z nami, ma okazję zgarnąć produkty, które w nim używaliśmy. Co wystarczy zrobić? Kreatywnie opisać swoje żniwa w komentarzu. A my wybierzemy najlepsze komentarze i ogłosimy zwycięzców w następnym odcinku. Ale pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał.